Następny punkt. Interpelacje i zapytania Rady do Burmistrza Miasta. Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Radny Urbaniak. Panie Burmistrzu, mam zapytanie następującej treści. Uchwałą sesji Rady Miejskiej nr 16/116/07 z dnia 28 grudnia 2007 określone zostały zasady ulg w komunikacji miejskiej w Giżycku. Mam głosy od osoby, które mają uprawnienia i stwierdzają, że brak jest przepisu wykonawczych do tej uchwały, a szczególnie paragraf 3, punkt 1, litera G. Nie ma wykładni dotyczących, kto może korzystać właśnie z komunikacji miejskiej. W związku z tym mam pytanie o wyjaśnienie tej sprawy. Dziękuję bardzo. Pani Radna Popieluk. Dziękuję. Pytam panią burmistrz odnośnie, moje pytanie brzmi, psycholog w takiej placówce jak Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej. Dlaczego ogłaszany jest konkurs o nabór psychologa w takiej placówce, gdzie pacjenci zgłaszając się już alkoholicy, zdobyli się na odwagę, żeby przyjść do psychologa, który tam pracuje. Psycholog był prawie na zasadzie ofert czy konkursu ofert. Psycholog pracuje rok. Psycholog startuje na następny rok i nagle się okazuje, że cena jego jest troszkę wyższa, inny przychodzi, daje niższą i wygrywa drugi psycholog. Pacjenci do tego psychologa przestają chodzić, ponieważ ponownie muszą przedstawić swoją historię. Ponownie jest zbierany wywiad, a terapia już uzależnienie trwa. Chodzi o to, że pacjenci się zgłosili do mnie, w ilości 4 osoby, z taką prośbą, czy można by było w takiej placówce, jak Centrum Profilaktyki, zatrudnić psychologa na etat. On tam jest naprawdę bardzo potrzebny, na stałe. To przecież my powinniśmy się cieszyć, czy ci ludzie się zgłaszają do takiej placówki i chcą się podjąć terapii i wyrażają akces jak gdyby. A tutaj nagle wychodzi taka sytuacja, że pacjent ponownie musi zapoznać się z nowym psychologiem, doświadczonym lub nie, trudno nie powiedzieć, ale musi ponownie opowiadać swoją historię. To jest bardzo przykre i ci ludzie nie chcą tego czynić. Czy jest konieczność stwarzania takich utrudnień? Dziękuję na razie. Pan Radny Kajnic. Ja mam dwa pytania. Jedno dotyczące ustalenia, czy już ustalono ceny za wywóz odpadów i tutaj chciałbym podobno już, aby te stawki za wywóz odpadów są takie, że 17 zł za nieselektywne, 13 zł za selektywne i tutaj chciałbym zapytać, czy to są już ostateczne stawki i czy nie można dalej. Dla przykładu chciałbym podać, że gmina Śniadowo, województwo podlaskie, powiat Łomża ustaliła stawki na poziomie 13 zł miesięcznie odpady niesegregowane i 6,50 odpady segregowane. Więc wydaje mi się, że można taniej. Także myślę, że można było jeszcze przemyśleć i spróbować ustalić te stawki naprawdę na niższym poziomie, bo jednak można. Ja słyszałem, że podobno nie można, ale jednak można, bo są gminy, gdzie te stawki są niższe. To jedno pytanie. A drugie pytanie, to znaczy może jeszcze sprecyzuję to pierwsze, to znaczy mam takie pytanie, czy że tak powiem Związek Gminy ma zarabiać na śmieciach, czy ma te śmieci, że tak powiem, se, no, porządkować? To. Teraz dalej. Chodzi mi o ruch ulicy Polnej i Rolniczej. Zgłosiła się do mnie mieszkanka ze skargą, prosiła o to, żeby zapytać panią burmistrz, kiedy z tego rogu znikną śmieci komunalne? Skoro tam te kosze, pojemniki na butelki,
Nie, tak, mieszkańcy nie negują tych koszy, jak najbardziej, oni pomagają, bo jest no, jednak to zbiórka do śmieci jest mniej. Ale jest taka sytuacja, i to są prywatne kosze, jest taka sytuacja, że ludzie, no nieodpowiedzialnie, rzucają tam odpady komunalne. Osoby, które przyjeżdżają zabierać te kosze z butelkami, wyrzucają te odpady komunalne pod posesję właśnie prywatnej tej pani. Pani ta interweniowała w Urzędzie Miejskim, zgłaszała to do Straży Miejskiej, śmieci jak leżały, tak leżą, nic się z tym nie dzieje, w tej chwili są przykryte śniegiem, więc trudno mi jest stwierdzić, czy coś się zmieniło, ale ta pani zgłaszała, że nic się nie zmieniło. I prosiłbym o interwencję. Dziękuję. Radna Sama. Mam pytania dotyczące inwestycji nadjeziornych, przyjeziornych. Jaki jest przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji przejści kolejowe bez Bolenia i Ekonomina, Kłapka i ile będzie trwała ta inwestycja, jedna i druga? Dziękuję. Pan radny Jelec. Ja mam trochę więcej pytań. Pierwsze pytanie dotyczące, czy pani burmistrz w tym sezonie zaplanowała jakieś działania związane bądź z uruchomieniem galeonu. Jeżeli nie, to bardzo proszę, żeby jeszcze przed sezonem podjąć jakąkolwiek decyzję w sprawie tego obiektu, bo zgłaszają się do mnie ludzie i pytają, czy na przykład ten obiekt można wynająć, odremontować i prowadzić tam działalność. Czy też można ten obiekt kupić, tą konstrukcję tej hali, czy no, cokolwiek. Ten obiekt straszy, stanowi bardzo złą wizytówkę naszego miasta. Żeglarze przypływają, widzą to z daleka. No, te jakieś szmaty wiszące dookoła galeonu, to nie przysparza nam chwały. Druga rzecz, bardziej skomplikowana. Zapytam publicznie, ponieważ korespondencja w tej sprawie prowadzona przez przedsiębiorstwo, które jest zainteresowane i Urząd Miejski, nie doprowadziły do zawarcia porozumienia. Rzecz dotyczy dwóch działek będących własnością gminy miejskiej Giżycko i będących użytkowaniem wieczystym żeglugi mazurskiej. Konkretnie chodzi o działki 270 i 268. Tam pod lat 60. jest postawiony płot, taki zygzak. I to powoduje, że część działki będącej w użytkowaniu żeglugi mazurskiej jest niejako włączona do posesji, na której stoi dom jednorodzinny, który miasto wynajmuje mieszkańcowi Giżycka, a druga część tego płotu stoi na działce gminy miejskiej. Miasto zażądało od żeglugi przesunięcia tego płotu zgodnie z granicami geodezyjnymi. Przesunięcie tego płotu zgodnie z granicami geodezyjnymi spowodowałoby, że płot był biegł po ścianie budynku zamieszkałego przez tego pana. Propozycja ze strony żeglugi padła taka, żeby się zamienić na te grunty. Odpowiedź padła taka, że w tym rejonie planowany jest jakiś pasaż. Nie bardzo potrafię sobie wyobrazić pasaż, który biegłby brzegiem kanału i przy stacji paliw, tam są punkty z paliwem, jest stacja paliw żeglugi i akurat ta brama, która jest wybudowana, stanowi drogę pożarową, umożliwia wjazd straży pożarnej na tę posesję. Nie wiem, czy pani burmistrz osobiście zna ten problem. Byłoby dobrze, żeby się zapoznała i bardzo bym chciał, żeby ten problem rozwikłać na zasadzie porozumienia z korzyścią dla obu stron. Myślę, że pozostawienie granic działki tego budynku mieszkalnego w obecnym kształcie byłoby zasadne. Ja pani burmistrz mogę udostępnić mapę. Byłoby zasadne, bo ten człowiek miałby płot oddalony parę metrów od domu i byłby to jakiś tam komfort funkcjonowania. Natomiast przedsiębiorstwo byłoby zadowolone z tego tytułu, że nie musiałoby rozbierać płotu i przestawiać go, pozostałby istniejący stan rzeczy, ewentualnie zamiana gruntów z dopłatą ze strony żeglugi mazurskiej na rzecz gminy miejskiej Giżycko. Myślę, że w ten sposób załatwia... Tak, to wniosek, a nie pytanie do pani radnej. Pytanie do pani burmistrz, czy pani burmistrz na ten problem? Aha. Jeżeli zna, to bardzo bym prosił o zainteresowanie i rozwiązanie tego na drodze porozumienia. Następna rzecz, o którą chciałem zapytać. Swego czasu pani burmistrz pochwaliła się nam po powrocie z Afganistanu, że podpisała list z gubernatorem w analizie prowincji Gazni. Czy w tej materii
uzyskaliśmy jakąś współpracę, jakieś, nie wiem, kontakty, ktoś z Albańczyków nas odwiedził, czy może ktoś z Giżycan odwiedził Albańczyków. Bo tak słyszę od wysyłania jakichś listów instancyjnych, a z tych listów nic nie wynika. No chciałbym się dowiedzieć, co oni po z tego listu. Nie atakują na to. Dobrze. Następne pytanie. Czy, ponieważ temat jest dyskutowany na jesieni ubiegłego roku, czy burmistrzowie, czy pani burmistrz podjęła jakiekolwiek działania w kwestii zaproponowania Radzie Miejskiej rozwiązania problematyki parkowania w mieście i płatnych miejsc postojowych? Kolejne pytanie dotyczy kultury. Pojawił się profesjonalny raport na temat stanu kultury w naszym mieście. W ostatniej gazecie giżyckiej dr Roman Chomicz opublikował bardzo obszerny artykuł na temat naszej kultury, na temat kultury w mieście. No ja akurat nie jestem działaczem kulturalnym, ale oba te pisma, tak to nazwę, wzbudziły mój poważny niepokój o stan kultury w naszym mieście. Wynika z nich, że kultura w Giżycku leży na obu opadkach. Chciałbym, aby władze miasta, pani burmistrz, wspólnie z radą, żebyśmy podjęli działania i to pilne działania, aby zapobiec dalszemu upadkowi kultury w mieście, bo nie sądzę, żeby pani profesor, która jest autorką raportu, miała jakikolwiek interes prywatny, żeby nas tak podsumowywać, żeby w tak negatywnym świetle naszą giżycką kulturę opisywać. Dlatego też wydaje mi się pilnym, żebyśmy podjęli jakiekolwiek działania, żeby te opinie były inne. I moje pytanie, czy pani burmistrz w jakikolwiek sposób zainteresowała się tym problemem i ma jakieś remedium na tą bolączkę? I ostatnia już kwestia, ponieważ w ostatnim okresie czasu zdarzało się w naszym mieście bardzo wiele zdarzeń z kategorii czynów przeciwko zdrowiu i życiu. Doszło do zabójstwa, doszło do napaści i to napaści w miejscach, które wydawały mi się bezpieczne. Na pasażu dwóch młodych ludzi, moich znajomych, zostało pobitych, lecz się obronili. Agresja wśród młodzieży nasila się w sposób do tej pory niespotykany. Rozumiem, że było spotkanie, że wypracowano jakieś wnioski. Ale ja bym chciał usłyszeć z ust pani burmistrz, jakie działania prewencyjne, namacalne, nie programy, nie wypracowane jakieś tam pomysły, ale jakie działania prewencyjne, żeby zapobiegać tego rodzaju zdarzeniom. Typu, czy się zwiększyła ilość patroli Straży Miejskiej, Policji, czy Policja zmieniła sposób postępowania, czy stworzono młodzieży miejsca, w których mogłaby się spotykać, wyładowywać swoją energię. Czy zostały takie działania podjęte? Dziękuję. Dziękuję, pozwolę się tylko wtrącić. Proszę Państwa, myślę, że jeżeli mamy rozmawiać o kulturze i używać sformułowań, że ona jest upadła i tak dalej, ale to oczywiście mogą mieć różne zdania. Natomiast ja jednak proponuję, żebyśmy wszyscy zapoznali się z raportem. Raport jest na stronie Centrum Edukacji i Kultury w Olsztynie, bo myślę, że warto nawet przed analizą stanu kultury, czyli to, co ujęliśmy w planie pracy, dlatego że myślę, że jednak poruszanie się w tym temacie na podstawie tylko i wyłącznie informacji prasowych, z tym szacunkiem, bo ja się też z częścią zgadzam, ale myślę jednak, że aby takie tezy stawiać, trzeba dokładnie przeczytać cały raport. Polecam, przeczytałam i myślę, że warto o nim podyskutować, ale na podstawie raportu, a nie na podstawie informacji prasowych. To tylko taka moja prośba, oczywiście żadne, broń Boże, pouczenie. Pan radny sekretarz. Tak, właśnie, a to powiem, między innymi. Gdyż akurat troszkę to się przeciwać moją wypowiedzi, to faktycznie najpierw musieli zapoznać z wszystkimi dokumentami, z tym problemem związanym, ale wtedy możemy mieć jakiś ogląd i wypowiadać takie ostre słowa, które w swoich ustach padły.
Może mieć różny pogląd na kulturę. Przypuszczam, że jest na 20 parę osób, każdy dzień miał inny pogląd i każdy uważał, że ma rację. Nie do końca zgodzę się również z Twoim stwierdzeniem, Andrzej, dotyczącym tego bezpieczeństwa. Morderstwa były, są i będą w momencie, kiedy człowiek przyjdzie z kim. I samorząd niestety nie jest w stanie zapewnić 100% bezpieczeństwa naszym mieszkańcom, bo nie jest w stanie strażnika miejskiego, który by tego pilnował. Tu się teraz zgadzam z jedną tutaj troszkę tak po boku. Częściej widać na ulicach miasta strażników miejskich i ich patrole, niż policję, na którą płacimy podatki, i to nie małe, przypuszczam. Część tych na bezpieczeństwo idzie, a czy policja realizuje, ja tam nie jestem komendantem, bo nie będę się odnieśniał. Jedno jest pewne, spada widoczność organów bezpieczeństwa w naszym mieście, natomiast nie zamierzam tutaj bronić Straży Miejskiej, wiem doskonale, jakie mają ograniczenia, ile mogą, ale częściej ich widać niż tą policję. Natomiast żadna straż miejska, gdyby tu było, żebyśmy postawili każdego przy mieszkańcu, wtedy byłby w stanie upilnować. Natomiast tu się też nie zgodzę z Twoją wypowiedzią, gdy powiedziałeś, że programy, działania profilaktyczne, właśnie na tym problem polega. Tylko, że sama działalność profilaktyczna w szkołach, w placówkach oświatowych nie jest w stanie robić tego, co może zrobić rodzina. Jeżeli na poziomie rodziny są pewne jakieś obecne dysfunkcje, to w tym momencie sobie nie jesteśmy w stanie jako nauczyciele, jako samorząd zrobić cokolwiek, by nasi mieszkańcy byli praworządni. Tyle, no niestety, na to niestety nie ma rozwiązania, aczkolwiek, właśnie odwrotnie, ja bym wnioskował o to, żeby właśnie przy analizie kultury i sportu dołożyć wszelkich starań, żeby stworzyć takie możliwości, żeby dzieci miały do wyboru, czy się nudzić w bloku i w piwnicy, czy znaleźć to wyzwanie w szkole. To tak tak wątpię. Ja wiem, że zawsze tutaj dyskusja oczywiście, punkt jest te zapytania do burmistrza, ale niestety nigdy nie... Więc myślę, że nie jest to też błędem. Pan radny Jelec, jednak bardzo proszę o odwrócenie, może nie jako polemika, ale jako rytuał. Zupełnie nie, dobrze? Króciutko. Raport przeczytałem, wbrew temu, co mogło się sądzić. Raport przeczytałem, zdanie nie zmienia. Kultura jest bardzo szerokim pojęciem i realizowanie tylko i wyłącznie wybranych, jakichś wąskich pomysłów na działalność kulturalną jest moim zdaniem niewłaściwe. Parę rzeczy można by poprawić. Co do wypowiedzi Janka. Zgadzam się Janku z twoimi tezami, tylko nie to zrozumiałeś, co chciałem powiedzieć. Ja chciałem powiedzieć w tej swojej wypowiedzi, że bezpieczeństwo jest ściśle powiązane z edukacją, z wychowaniem i z zapewnieniem spędzania czasu wolnego przez młodych ludzi w sposób godny i pożyteczny. Nie był absolutnie żaden zarzut pod adresem Straży Miejskiej. Ja nie zarzucam indolencji Straży Miejskiej. Ja tylko pytam, czy zostały podjęte jakieś konkretne, namacalne działania. Z doświadczenia sprzed wielu, wielu lat wiem, że jeżeli policja była na ulicy i szedł groźny pan dzielnicowy z białą pałką, to zbój nie odważył się zrobić krzywdy normalnemu człowiekowi. I tu postawimy kropkę, panie radny, i przejdziemy do następnej serii pytań. Bardzo proszę, aby te pytania były tak skondensowane. Pan radny Iwaszkiewicz. W zamierzeniach inwestycyjnych pani burmistrz nie wymieniła kina. W związku z tym mamy rozumieć, że wniosek definitywnie trzeba, czy jeszcze może do tego tematu w przyszłości wrócić. Pytanie numer dwa. Sprawa przedłużenia kładki. Również była sugestia, że pewne rzeczy prawdopodobnie zostały zmienione. To chciałbym tylko doprecyzować i dopytać, czy chodzi m.in. do blandeki, które mają być rozwieszone pod kładką i o ten dom, który radny Kiczyński gdzieś tam dokumentacji. I trzecie pytanie. Dom. Dębowe, tak. Dębowe deski. Nie dom. Nie dom. Dąb. I trzecie pytanie. Co prawda mamy środek zimy, ale chciałbym już dzisiaj zapytać, powołując się na publikacje w wcześniejszych latach, czy wraz z stopniującym śniegiem i tym, co zobaczymy, burmistrz ma jakiś plan na to, żeby przeciwdziałać tym wszystkim zjawiskom, które powoduje to, że nie można nomen omen suchą stopą przejść po chodniku. I wracając jeszcze trochę do dyskusji na temat bezpieczeństwa, pozwolę sobie powiedzieć pewne zdanie, że
wszędzie, ponieważ nie mogłem być na spotkaniu w sprawie bezpieczeństwa, a jakby z efektów tego, wszędzie w zasadzie czytałem, że zamierzamy podnieść poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Ja bym wolał, żebyśmy mówili o realnym bezpieczeństwie, nie poczuciu, bo człowiek, który zginął pod okiem kamery, też miał prawo czuć się bezpiecznie. Tak? Natomiast samo poczucie bezpieczeństwa się okazuje nie wystarczy. Dziękuję. Pan Arnold. Ja jestem zobligowany do zadania pani burmistrz pytania odnośnie parkingów dotyczących postoju taksji, bowiem jak pamiętamy jesienią pastor Kościoła Ewangelickiego zwrócił się ze stosownym pismem do Rady Miejskiej. Ja jako przewodniczący Komisji Finansów, nie czujący się w kompetencji, żeby załatwić sprawę, przekazałem ją dalej, czyli do pani burmistrz, i póki co nie otrzymaliśmy członkowie zarówno Komisji Finansów, jak i adresat zainteresowany, nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. W związku z tym moje pytanie, może nie dotyczące samej de facto odpowiedzi, tylko może konkretnie warto by było spytać o to, czy zdecydowaliście państwo już o lokalizacji postoju taksi, jeśli tak, to gdzie to ma być, na jakich zasadach. I jeśli ta odpowiedź by ewentualnie dopadła, to mam nadzieję, że członkowie Komisji Finansów nie podniemają się na mnie, że zrezygnujemy z formalnej odpowiedzi. Tak. Drugie pytanie dotyczy ulicy Świderskiej. Tu na odcinku od szkoły do Antonowskiej, która to ulica Świderska po wyremontowaniu jej nie jest doświetlona. Mieszkańcy co chwilę apelują zarówno do mnie, jak i do stosownych władz. Wiadomo, że zarządcą tego odcinka jest gmina wiejska Giżycko, tak? I przypomnę, ale do gminy apelują. W każdym razie słyszałem takie sygnały. Ja już raz chyba o to pytałem, czy władze miasta poczyniły zatem jakieś starania, żeby w drodze porozumienia załatwić ten problem, bo tam jest niedoświetlone. Dziękuję. Nie widzę dalszych pytań, więc pan Radny. Bardzo proszę. Pomyślałem, że temat jest załatwiony, ale jednak niestety po raz trzeci wrócę do sprawy bezpieczeństwa. Chodzi o to, że niektórym wydaje się, że zabijają i to jest źle, niektórym z kolei, że tak ma być, bo już od dawna tak było to dzieje. Wydaje się mi, że potrzebny byłby jakiś taki raport, żebyśmy mieli świeże i wiarygodne spojrzenie na ten temat, czy rzeczywiście jest gorzej, czy nie. Czytając media, mamy wrażenie, że ta seria zabójstw, gwałtów, pobić ciężkich jest no, szczególnie nasilona w ostatnich czasach. Chciałbym być pewny, że tak jest. Jeżeli tak, to trzeba będzie podjąć jakieś sensowne, szybkie i skuteczne działania. I tu byłby wskazany raport taki na przykład z policji. My nie mamy takich możliwości, żeby zasięgnąć, stąd, żeby burmistrz mógł się postarać i wtedy byśmy to przeanalizowali. To nie jest tak, że my czytamy, że gdzieś zabito kogoś, że gdzieś kogoś zgwałcono. To się dzieje w naszym mieście, na naszych ulicach. I to się dzieje wśród nas. Nie tak dawno, w ostatnią niedzielę, bliska osoba jednego z nas, z radnych, brat, został ciężko pobity, który na spacerze z psem. Zapytamy go, czy ma papierosa. Na nieszczęście był niepalący. W tym tygodniu będzie hospitalizacja w Olsztynie. Także to naprawdę dotyczy nas, dotyczy mieszkańców, trzeba się tym pilnie i głęboko zająć. To tyle odnośnie bezpieczeństwa. A drugie pytanie do pani burmistrz o taką możliwość. Wniosek będzie taki dziwny, ale no, nie wiem, w ostatnich działaniach komisji naszych wszystkich wydaje mi się, że sensowny, o możliwość rozwiązania komisji tematycznej. Tak, jak pani burmistrz to widzi? Dlaczego? Ponieważ działania nasze ograniczają się do tworzenia planów sensownych, mniej sensownych, dyskutowania o tych planach, analizowania i potem wydawania zaleceń. Co się z tymi zaleceniami dzieje, czy wskazaniami dla burmistrza? Otóż one w żaden sposób nie są uwzględniane. W zeszłym roku 20 parę zaleceń Komisji Finansów, wniosków, prawie żadne nie uwzględnione. W ostatnim roku 23 wnioski, 4 uwzględnione chyba tylko przez przypadek. Więc jaki jest sens prac tych komisji? Strata czasu, strata pieniędzy, bo przypominam, że wynagrodzenie przewodniczących komisji jest podwyższony, to jest kilkadziesiąt tysięcy rocznie. Czy jest sens utrzymywanie tych komisji, czy może po prostu je rozwiązać? One nie mają większego sensu.
Będziemy mieli więcej czasu. Rewizję no, musimy zostawić, bo musi być. Ale jeszcze będziemy mieli więcej czasu na sensowne działania, a nie na tworzenie i zajmowanie się nie wiem, planami, które niczemu nie służą. Dziękuję. Pan radny Boś, pytanie, czy dyskusja? Nie mam pytania, tylko chciałbym się odnieść do wypowiedzi. Proszę w jednym zdaniu, bo to jest jedna punkt pytania do burmistrza. Więc myślę, że to, ta uwaga jest skierowana przede wszystkim do komisji statutowej, która powinna która formułowała poprawki w statucie. Nie wiem, czy ponownie wznowi działania do komisji, jeśli tak, to właśnie do nich. Dziękuję. Dobrze, i na koniec Państwa moje pytanie. Ja bardzo się cieszę, że powstają porozumienia ze spółdzielniami, chociażby płacy biała dla dzieci. I niedawno Pani Burmistrz informowała o placu zabaw w Przyłowicy Olsztyńskiej. To ma być plac zrobiony wspólnie z spółdzielnią Mamle. I moje pytanie brzmi, czy jest szansa, aby ten plac dzieci otrzymały na wakacje, czyli wiosna plac, to jest taka szansa, żeby tam się bawiły. Szczególnie, że tam był kiedyś bardzo fajny plac zabaw i cieszę się, że taka inicjatywa jest. Nie widzę, proszę Państwa, innych pytań, tak więc ogłaszam przerwę do godziny 18.